wkrótce ruszą prace projektowe przebudowy drogi wojewódzkiej z Radomia do Jedlni Letniska wraz z budową ścieżki rowerowej. Piotr Szprendałowicz chce utworzyć Radomski Park Rzeczny. Zjednoczeni dla Radomia przedstawili kilka postulatów swojego programu wyborczego. Dzień dobry, Milena Majewska. Zapraszam na informacje. Władze samorządu województwa mazowieckiego, Radomia i Jedlni Letniska porozumiały się w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z budową ścieżki rowerowej. Wkrótce mają rozpocząć się prace projektowe. Chodzi o odcinek o długości 7 km od Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 w Siczkach, gdzie wkrótce powstanie rondo. To inwestycja długo wyczekiwana przede wszystkim przez rowerzystów. Trzy samorządy, oczywiście większość obciążenia bierze na siebie samorząd województwa mazowieckiego, bo on zarządza drogą wojewódzką, ale właśnie w tym dobrym klimacie i zrozumieniu potrzeby zarówno mieszkańców miasta Radomia, jak również mieszkańców gminy Jednia Letnisko, wszystkich użytkowników ruchu drogowego, chcemy tam wybudować, przebudować tą drogę, która będzie zawierała bardzo ważny element oczekiwany przez mieszkańców od wielu, wielu lat, a więc ciąg pieszo-rowerowy. W ramach porozumienia Radom i Jedlnia Letnisko zobowiązały się do przekazania samorządowi województwa mazowieckiego dotacji na pokrycie części dokumentacji projektowej. Obserwując to, ilu Radomian tak wypoczywa i korzysta z tej infrastruktury, kierując się do chociażby nad zalew w Siczkach, to tylko pokazuje, jak bardzo ważna jest to inwestycja w zakresie poprawiania nie tylko bezpieczeństwa, choć ono jest najważniejsze, ale również komfortu przemieszczania się dla mieszkańców Radomia. Jedlnia Letnisko na dokumentację projektową przekaże kwotę 200 tysięcy złotych. To jest kolejne kilka kilometrów, które tak naprawdę połączy Siczki z Radomiem i cieszę się również z tego powodu, że mimo iż rozmawiamy od kilku lat o tej ścieżce, to zawsze rozmawialiśmy o budowie ścieżki, ale teraz mówimy o przebudowie drogi z tym elementem budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Więc będziemy mieli piękny odcinek drogi z Radomia do Jedlni Letniska, do Siczek. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji wyniosą 2 miliony 100 tysięcy złotych. Piotr Szprendałowicz zaprezentował koncepcję utworzenia Radomskiego Parku Rzecznego. Kompleks miałby znajdować się na łąkach na osiedlu Michałów, a jego łączna powierzchnia wyniosłaby ponad 20 hektarów. Kandydat do Rady Miejskiej z ramienia Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego chce, aby na niezagospodarowanych łąkach na osiedlu Michałów powstał Radomski Park Rzeczny. Kompleks miałby być powiązany z przepływającą w pobliżu rzeką Mleczną. Jak podkreśla Piotr Szprendałowicz, pomysł wybudowania parku zrodził się już rok temu. Powstaną ścieżki piesze i rowerowe. Powstaną place zabaw, mini boiska, strefy wypoczynku dla seniorów. Pole biwakowe, pump track. To nie jest temat zamknięty, to jest założenie otwarte. Na pewno odbędą się szerokie konsultacje społeczne, gdzie mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje kolejne propozycje. Powierzchnia, która miałaby zostać przeznaczona na utworzenie kompleksu, wynosi ponad 20 hektarów. Koncepcja zakłada m.in. powstanie kilometrowego toru rowerowego czy mini błoni ze sceną. Według założeń na terenie łąk powstałby również zbiornik wodny. To jest śmiałe wyzwanie, nad którym będziemy pracować od samego początku, czyli mamy koncepcję, natomiast przed nami ten cały skomplikowany proces związany z chociażby przygotowaniem projektu, zrobieniem montażu finansowego. Jak zapowiada Piotr Szprendałowicz, miasto będzie się starać, aby środki na te inwestycje zostały pozyskane z funduszy unijnych. Kandydaci do Rady Miejskiej z Okręgu III reprezentujący KWW Zjednoczeni dla Radomia przedstawili kilka postulatów swojego programu wyborczego. Chcą m.in., aby na terenie miasta funkcjonowała szybka kolej miejska, a nad zalewem Borki powstało centrum rozrywkowe.
Według założeń kandydatów szybka kolej miejska miałaby bezpośrednio połączyć osiedle Południe z pozostałą częścią miasta. W ciągu 10 minut z Południa można by już dojechać do całej strefy przemysłowej, a końcowy przystanek, tak jak mówię, byłby tam, gdzie będzie budowane to wielkie centrum logistyczne. Jak podkreśla kandydat na prezydenta, utworzenie w mieście szybkiej kolei miejskiej usprawniłoby ruch na drogach, a do jej utworzenia należałoby wykorzystać istniejącą już infrastrukturę. Mamy tory przez całe miasto i wcale nie trzeba, że tak powiem, budować jakiejś utopii z jakimiś tramwajami i tak dalej, co wiadomo jest nierealne w naszym mieście. Natomiast wykorzystując te tory, które mamy już przez całe miasto, możemy tymi torami właśnie taką szybką kolej miejską poprowadzić. Jak twierdzą kandydaci, utworzenie szybkiej kolei miejskiej na terenie Radomia nie byłoby trudnym zadaniem, a do jego realizacji trzeba będzie spełnić dwa warunki. Potrzebne jest porozumienie z PKP w tej sprawie i potrzebna jest jedna krótka bocznica kolejowa za przystankiem na osiedlu Południe. To jest bardzo proste do zrealizowania i szybka kolej miejska jest bardzo prosta w ciągu jednej kadencji prezydentury i przyszłej Rady Miejskiej jest do zrealizowania. Podczas konferencji prasowej poruszona została również kwestia parkingu w mieście. Według zapowiedzi na każdym radomskim osiedlu miałby powstać jeden wielopoziomowy parking. Miasto może w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi takie parkingi budować. Kandydaci do Rady Miejskiej z KWW Zjednoczeni dla Radomia chcą również, aby nad zalewem Borki powstało centrum rozrywkowe, a na terenie miasta pojawiły się ogrodzone miejsca przeznaczone do wyprowadzania psów. Mieli okazję w praktyce sprawdzić swoje umiejętności poszukiwawcze i z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Młodzieżowy klub ratowniczy działający przy środowiskowo-lekarskim WOPR zorganizował ciekawe ćwiczenia w Lesie Kapturskim. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności zespołowego działania oraz współpracy w sytuacjach poszukiwawczych. Jest to jeden z elementów naszej działalności i przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, z OSP Jednia Letnisko i OSP Cerekiew, a właściwie młodzieżową grupą, organizujemy takie ćwiczenia. Te ćwiczenia mają na celu zachęcenie również młodzieży do działań ratunkowych. Manewry obejmowały kilka starannie zaaranżowanych akcji poszukiwawczych osób zaginionych. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą orientacją w terenie, szybkością działania i umiejętnością współpracy w zespole. Zadania dzieciaków polegały na tym, aby znaleźć tego poszkodowanego, co było najważniejszym, odpowiednio go zabezpieczyć, tą złamaną nogę, przeprowadzić wywiad, dzięki któremu moglibyśmy się czegokolwiek o nim dowiedzieć, czy zażywano jakieś leki, które mogą dalej wpływać na procedurę leczenia, co się w ogóle stało. No i na ewakuacji poszkodowanego do bezpiecznego miejsca. Takie manewry pomagają w podniesieniu jakości poszukiwań i działań przy użyciu specjalistycznego sprzętu i systemu SIRON. W akcji wykorzystano m.in. pojazd terenowy, który razem z dwiema łodziami płaskodennymi w lutym przekazał ratownikom Patryk Fajdek, wicewojewoda mazowiecki. Środowiskowo-lekarskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe otrzymało sprzęt o łącznej wartości ponad 220 tysięcy złotych. Ja się cieszę, że tylu młodych ludzi bierze udział w tych szkoleniach i cieszę się podwójnie, bo przy tych akcjach wykorzystywany jest sprzęt, który przekazał Urząd Wojewódzki chociażby dla SIL WOPR-u w Radomiu za kilkaset tysięcy złotych kilka tygodni temu, więc podwójna radość, a że młodzi ludzie chcą pomagać innym, chcą się szkolić w tym aspekcie, to nic tylko się cieszyć, ja jestem pod ogromnym wrażeniem ich zaangażowania, ich energii i też pasji, którą mają w sobie i którą widać. W manewrach wzięło udział 40 osób z OSP w Cerekwi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni Letnisku i Młodzieżowego Klubu Ratowniczego. Wszystko odbywało się pod nadzorem strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Radomiu i ratowników z SL WOPR. Wicewojewoda mazowiecki podkreślił znaczenie tego typu inicjatyw dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej i potrzebę wsparcia działań ratowniczych przez lokalne władze. To cenna współpraca Ochotniczej Straży Pożarnej z Państwową Strażą Pożarną, ze środowiskowo-lekarskim, WOPR-em z Radomia, bo właśnie młodzi ludzie mogą nabierać doświadczenia, mogą sprawdzić się w boju, przetestować procedury, zobaczyć jak te akcje ratownicze funkcjonują w praktyce, bo przecież ci młodzi ludzie za chwilę będą pełnoprawnymi ratownikami, strażakami i będą w terenie pracować, funkcjonować, więc dobrze by było, żeby mieli już takie doświadczenia właśnie z boju, a nie tylko i wyłącznie z teorii. Organizatorem i pomysłodawcą ćwiczeń był Młodzieżowy Klub Ratowniczy działający przy środowiskowo-lekarskim WOPR. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.